Inspiracją jest świat, ale nie to, co mnie w nim wkurwia, ale też co zachwyca. Wszystko jest takie obustronne, nie? Mogę się pławić w tym, co mnie wkurwia, mogę żyć w takim świecie i go hołubić, ale mogę o nim wtedy napisać jakieś tam rzeczy, nie? Przede wszystkim nakręca mnie przyjemność pisania wierszy, bo to jest niesamowite uczucie. I tak naprawdę nic za tym więcej tak się nie kryje, może jakieś samodoskonalenie, nie? Droga do doskonałości, której się nigdy nie osiągnie, tak czy inaczej. Eksploracja może, jakieś tam jest takie duże słowa, ale przede wszystkim przyjemność i stan hipnozy. Niesamowity stan hipnozy, kiedy można siedzieć przez 2 dni, nic nie jeść praktycznie, nie pić, tylko siedzieć patrząc w monitor i tripować po jakichś tam niesamowitych światach, które tylko sobie możesz wyobrazić. Coś takiego. Teraz formuła. A zwycięzcą, laureatem tegorocznego konkursu poetyckiego imienia Klemensa Janickiego jest pan Marcin Ostrychasz. Ocenianie poezji to nie jest łatwa sprawa, bo poezję należałoby czytać i lubić ją mniej lub bardziej, albo pozostać obojętnym, a jak trzeba oceniać, to od razu robi się kłopot, bo ocenia się rzeczy niemierzalne. Jednak fabryka wierszy, jakim jest pojedynczy, poszczególny poeta, nie wypuszcza takich samych od sztancy modeli samochodów wierszy, tylko każdy jest inny. To jest dobra współczesna poezja, w której jest i świat, i jest język, i jest wrażliwość, i jest zranienie, i jest buńczuczność. A jak to jest w tych wierszach, to już trzeba się przekonać przy pomocy własnej lektury. Chłopaki, jesteście? Kamera? Dźwięk? Początek wiersza jest... Te początki są od siebie różne. Muszę zobaczyć, jaki ma kształt wiersz. Ale już czy to jest pisanie ołówkiem, no jak nie jestem myśliwskim, który zapisuje wszystko ołówkiem albo Stasiukiem, który ma swoje piękne notesy, pełne pięknej kaligrafii. Jestem bałaganiarą, mam notatki na piętrzących się kartkach, mam wielką tablicę korkową, bo inaczej bym bez niej zginęła. I naprawdę te zapiski są wszędzie, na gazetach, w toalecie, na marginesach książek, na okładkach, w kalendarzach, na biletach pociągowych, tych wydrukowanych z komputera, bo są większe. Tajemnica nie powinna zostać wyjaśniona, absolutnie nie powinna zostać rozwikłana, bo gdyby była, to po co pisać na przykład. Ja napisałem książki, gdzie tajemnica nie została rozwikłana, powiem szczerze. I potem miałem telefony, co się stało, dlaczego tak się stało, inaczej nic nie rozumiemy. Proszę wyjaśnić tajemnicę, powiedziałem, nie wyjaśnię, więc tak jest. Pamiętając, wracam się, mam polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie,
cudze staje się ciało. Dziękuję bardzo.